Idziemy. Dobra. Zapraszamy jeśli mówimy, że będziemy wchodzić tędy. Na 10. Katyńskim Marszu Dzieci. Jego celem jest uczczenie pamięci 22 tysięcy polskich jeńców pomordowanych przez Sowietów na wschodzie. Prosimy o zachowanie powagi. 23 sierpnia 1939 roku na mocy tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow ZSRR zobowiązał się do zbrojnego wystąpienia przeciw Polsce w sytuacji, gdyby III Rzesza znalazła się w stanie wojny z Polską. 3 września Ludowy Komisarz Obrony ZSRR Kliment Woroszyłow nakazał podwyższenie gotowości bojowej oraz rozpoczęcie tajnej mobilizacji. 9 dni później wywiad sowiecki doniósł, że na konferencji w Abbeville rządy brytyjski i francuski zdecydowały się nie podejmować żadnych działań ofensywnych wobec III Rzeszy. To przyspieszyło decyzję Stalina o ataku. 17 września o godzinie 6 rano, bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny, wojska sowieckie zaatakowały Polskę. Propaganda radziecka określała agresję na Polskę jako wyprawę wyzwolniczą w obronie ludności zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi. Od samego początku walk Armia Czerwona dokonywała wielu zbrodni, mordując jeńców i ludność cywilną. Ocenia się, że ich ofiarą padło około 2,5 tysiąca żołnierzy polskich i policjantów oraz kilkuset. Zamiast siłą zbrojną przeciwnika zostali przekazani NKWD, czyli Sowieckiej Służbie Bezpieczeństwa. 3 października 1939 roku Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych Łafrenki Iberia. Czy się już zdarzyły żadnej wiadomości? Ten stan oczekiwania i niepewności jest gorszy od najgorszego siła. Wiem, że ty, najdroższy w tym wypadku, nic nie jesteś winna, a okoliczności, w jakich znaleźliśmy się, moja najważniejsza. Bądź ciągle spokojna. Jestem zdrów i cały. Srogą zimę mężny znoszę. Nie dziw się, że o innych rzeczach cię nie piszę. Nie masz pojęcia, jak jest straszne. Thank you.
Przykładem zbrodniczej współpracy pomiędzy Rosją Sowiecką a Niemcami są mordy dokonywane na wiosnę 1940 roku przez NKWD na polskich oficerach. Kilkutygodniowym pobytem w karcerze. Pastor Ewangelicko Augsburski Ryszard Paszko, ksiądz Wiktor Romanowski. Państwo, które bierze żołnierza do niewoli, ma obowiązek prawny i moralny chronić jego życie i zdrowie.